Samorealizacja, rozwój zawodowy, a przede wszystkim wyjście z wieloletniego bezrobocia. Pod hasłem ekonomii społecznej kryje się dziś wiele możliwości, między innymi dla osób, które mają trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Szansę taką otrzymują niepełnosprawni, byli więźniowie, osoby, które wyszły z bezdomności, nałogów, a także ci, którzy z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia. Do najczęściej spotykanych dziś przedsiębiorstw społecznych należą centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest stworzenie ludziom możliwości stania się niezależnym. Są też sposobem na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym. Doskonale rozumieją to prowadzący i podopieczni Domu Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie. Ważne, żeby osoba bezdomna nie była odtrącana od normalnego człowieka chodzącego po świecie. To jest bardzo istotne, bo jak ta osoba będzie odtrącana, no to wtedy już będzie tragedia. I wtedy faktycznie pozostaje pod mostem, gdzieś w kanałach i wtedy zaczyna się naprawdę ten poważny problem. My z kierownikiem akurat bardzo dobrze znamy ten problem, bo my również wywodzimy się z bezdomności. I dlatego też zależy nam na tym, żeby tym ludziom pomagać. Nie wiem, jak normalna, zwykła osoba by podchodziła do tej pracy. Natomiast, tak jak mówię, my znamy to i dlatego to robimy. Awaria w każdej chwili wyskoczy, także różnie to bywa. A samochody potrzebne do użytku, nie? I chorych do lekarza, i zaopatrzenie, jakieś towary tam. Dzieci do szkoły trzeba odwieźć rano, bo 1,5 kilometra mają. No ja często z samochodu korzystam, bo z chorymi do lekarza, czy na komisję. A oprócz tego też ciągniki są, które muszą być na chodzie, jest sporo pola, które trzeba obsiać. Narzędzia są, maszyny są, także jakoś się tam pomoże. Także ja uważam, nikt że... Nikt nie narzeka. Właśnie, nikt nie narzeka i... Wręcz przeciwnie, jest dobrze. Tak jak dla nas to jest bardzo dobrze tutaj taki ośrodek. Bardzo dobrze. Bo tak to by gdzie? Jak to się mówi, pod przysłowiowy most. Przedsiębiorstwo społeczne założone przez Marka Koteńskiego jest jednym z przykładów na to, jak można pomóc osobom, które samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z życiowymi trudnościami. Ważną misją przedsiębiorstw społecznych jest również to, że osoby przynależące do nich zyskują cenne doświadczenie. Tutaj mają okazję zdobycia umiejętności, uczenia się i doskonalenia zawodu, by później móc pewnie poruszać się na rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych taką szansą są zakłady aktywności zawodowej. Się zdziwiłem, bo zawsze myślałem, że praca dla niepełnosprawnych w Polsce to dla mnie było coś, jakaś magia, bajka, nie? A to się okazało prawdziwe. Przyszedłem tutaj, powiedziano mi, no pan zostanie już grafikiem, tak? Boże, kim? Grafikiem. Chciałem zrezygnować, tak? Ale mówię, no dobra, spróbuję.
Poza rehabilitacją psychozawodową, zakłady aktywności zawodowej umożliwiają swoim podopiecznym bezpłatną rehabilitację fizyczną. To równie ważne, zwłaszcza dla tych osób, które z uwagi na niepełnosprawność pozostawały przez lata zamknięte w swoich domach. To jest po prostu bardzo ważne właśnie dla osób niepełnosprawnych, żeby właśnie jak najwięcej takich różnego typu firm powstawało, bo ci ludzie po prostu są automatycznie z domu wyciągani i wtedy się czują właśnie potrzebni na jakimś konkretnym rynku pracy, prawda? I to jest właśnie. Ekonomia społeczna wspiera osoby dorosłe, jest również szansą dla ludzi młodych. Uczestnicy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej UL w Morągu jeszcze niedawno określani byli mianem trudnej młodzieży. Gdyby nie udział w zajęciach klubu, mogłoby być im ciężko wyjść na prostą. Potrzebowali miesięcy ciężkiej pracy ze sobą i nad sobą. Dziś są przekonani o tym, że warto dać z siebie więcej, by życie mogło dla nich zaprocentować. Słuchaj dobrze. Dla mnie klub jest rozwijaniem swoich dotychczasowych umiejętności oraz miłym spędzeniem czasu. Na przykład w klubie mogę się nauczyć sporo rzeczy, mogę miło spędzić czas. Nawet po klubie mogę się z kimś spotkać, pogadać, pożartować, się nie wiem, umówić na jakiś wspólny wypad. W ogóle od kiedy zaczęłam chodzić do klubu, to dało mi wiele możliwości, jeśli chodzi o takie występy publiczne, coś takiego. Ekonomia społeczna uczy również zaradności. Grupa bezrobotnych osób może założyć spółdzielnię socjalną. Wspólnie utworzone przedsiębiorstwo pozwala im wykorzystać swój potencjał i umiejętności, a przede wszystkim zorganizować miejsca pracy na warunkach, które ustalą sami. Będzie pani mierzyć? Nie, to nie dla mnie. Już jest założone. Basieńko. To zakładając spółdzielnię, wiedziałyśmy, że trzeba będzie być elastyczną. I chodzi o to, że jeśli któraś będzie miała jakiś pomysł na pracę, na zarobienie na siebie i ewentualnie jeśli ktoś mógłby się dołączyć, no to fajnie, robimy to. I właśnie to jest fajne, jeśli się nie ma jakiejś takiej pracy zamkniętej, skostniałego szefa, który mówi nie, ma wyglądać praca tak i tak, robimy to i to, a potem wali głową w mur, bo nie wychodzi i wzrastają napięcia i stresy. Nie, tu chodzi o to, żeby no właśnie wymyślać, być kreatywnym. Spółdzielnie nie mogą, ja dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że nie mogą jej tworzyć przypadkowe osoby, na pewno. To muszą być ludzie, z którymi da się dogadać. I to jest podstawa taka, jeśli chodzi o ludzi, tak? Muszą coś umieć, chcieć pracować. I to muszą być na tyle normalni ludzie, że nie będą potem, prawda, jakichś tam sytuacji chorych stwarzać, bo można. Obok osób indywidualnych, nadzieje w ekonomii społecznej znalazły także organizacje pozarządowe. Obecnie wiele z nich swoje działania finansuje głównie ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Kiedy takie możliwości się skończą, równie wiele organizacji może przestać istnieć. Dlatego teraz uczą się przedsiębiorczości, wyszukując w ramach swoich działań obszarów na prowadzenie działalności gospodarczej,
wytwarzają produkty i świadczą usługi, z których zysk mogą później wykorzystywać na rzecz prowadzonych przez siebie działań społecznych zgodnych z ich misją. Ekonomia społeczna na pierwszym miejscu stawia na ludzi, ich umiejętności i samodzielność. Osiągane zyski są ważne, ale odgrywają rolę drugoplanową. Ekonomia społeczna staje się nowym rozwiązaniem na problemy gospodarczo-społeczno-ekonomiczne. Jest nie tylko rozwiązaniem dla polityki społecznej kraju, ale także sposobem na dotarcie z ofertą biznesową do najbiedniejszych. I choć rozwija się ostrożnie, ma przed sobą obiecującą przyszłość, oferując silne narzędzia wsparcia dla najbardziej potrzebujących.